Raz ja tankuję paliwo. Paweł tutaj już kończy sprzątać po tych silosach te fundamenty, co wczoraj wieczorem rozwaliliśmy. I tu będzie już ładna posadzka. A dalej damy płyty. I tu będziemy sobie ziemniaki. O kurde. Ile mamy już? Ile? 414. A ile zrobiłeś hektarów? 64. No i dwa razy dojazdy, nie? No i hektar to na tym zrobiłem. 210. Ale mówię, że warto będzie szło tak kurwa później, no to mówię, co będę jeździł. No tak. No tak laliśmy do tego, nie? Do... Tak laliśmy do tego, czy to pełne leje? Nie, no i tak to tak. Jeszcze raz się to zbije. On tu się później rozlewa, przecież tego tu szedł koniecznie. To ma 440 litrów. To musisz podzielić. Masz kalkulator? Czekaj. Ale zrobimy, tylko wyłączę. Czterysta czterdzieści na 64 wszystkich, tak? Tak. Ty, wyszło 6,8. 6,9 prawie, no. A robiłeś tak... No, no więc zresztą jeździłeś po kurwa. Na głęboko robiliśmy, no. No to nie jest źle. No tak, koło, to jest 10 metrów, 12, kurwa. Tak robiliśmy, że 50 by nie pociągnęła, nie? No na tyle ile? Czy dycha? No. No na czarno. No dobra. Ale już ogólnie głębiej nie ma co, bo już trąbel, nie? Piastki. No. No. To jedź tam te. Michał myślał, że to jest zrobione. No. Czarnowęsy, no. Na płyciutko, a tutaj się jak się nie skończy, to się pojedzie, bo to na miejscu jest, to już tam wiesz. Ja myślę, że tak jakby od rana zaczął tak do tej 9-10, to tak to te 60 hektarów tak na głęboko by zrobił się tak. Przyjechała ciężarówka z wapnem, teraz jedziemy je wysypać na inne pole, które jest trochę dalej, po to żeby nie wodzić, tylko będziemy prosto z pola ładować. Muszę pokazać kierowcy, jak tam dojechać i gdzie wysypać. Można sypać! To nie otwiera się sama? Nie. Ile to ma do tego wapna? Dwa auta tylko, to jeszcze jeden przyjedzie. Slatuje ładnie. Żeby się? Kurde. Powinien opuścić trochę, żeby... Odkopał trochę koła, zobaczymy, że teraz pójdzie. Jadę pociągiem. Pojedynczą! Ja tam podjadę! Żundyrkiem podjadę go wyciągnąć. Akurat przyjechała też druga ciężarówka. To akurat dwie naraz wyciągnę i tam będziemy mieli już na tamtym polu tyle wapna, co potrzeba. Kawałek muszę jechać, ale nic się nie zrobi. Co, nie idzie tego odkręcić? One są złączone? Tak. A tam u góry, Paweł, nie ma luźnej? Co? To chyba skrzywione jest, to odkręcisz. A tu nie ma luźnej u góry? No, jest taka.
A tu, pod spodem jeszcze. Ta o, chyba. To jest tak. Nie mówię, że jest. To weźmy tą. A to trzeba żabkę może. Co jest? Niemożliwe. To ten, to żabą trzeba wykręcić będzie, nie? Tu ją powiesimy i... Dobra, już mamy podczepione. Teraz muszę go podciągnąć. Podniosę naczepę, żeby wysypać tam koło pryzmu i dopiero go odciągnę. Jeszcze. Ciekawe, czy sam ruszy teraz. No i mamy wysypane. Drugi kierowca elegancko wyjechał. Tamten miał problemu, ten już nie miał. Także jedziemy ładować teraz zboże. Wróciłem już na gospodarstwo, a tutaj się zakorkowało. Przejechały dwa kolejne tiry z wapnem. Ale mamy kierowcę Julka. Kobieta Julka. Tak? A teraz przyjechała. Co? Teraz przyjechała. Ale wapno na plac sypniemy teraz tutaj. Tam gdzie kombajn stał, już. Już. Mówiłem, ale nie zrozumiała. A ja do ładowania. No. Sebastian wyzważy kolegę, pokaże Julce, gdzie ma wysypać. Słuchaj, ja chciałem, żebyś tutaj wjechała tyłem, a ty to cofnij tam i tu wysypiemy w to miejsce, nie? Tutaj sobie wysypiemy wapno i stąd będzie Damian zabierał i woził na pole. Kierowca kobieta. Wiozę chłopakom obiady na pole, jadę zostawem Sebastiana, bo Sebastian tam ładuje ciężarówki, a przyjechało tam kilka sztuk na raz. I tak, zostawię ten ciągnik tu na polu, tu ogólnie mamy blisko do gospodarstwa, no jednym się nie nadąży odwozić, ale zostawię ten ciągnik Kubie, a ja wrócę już z pełnym transportem, bo Kuba ma już tam na, teraz będzie miał pełno. I wrócę i pojadę zawieźć obiad w Rosji. Sebastian ma zadbany ciągnik, czyściutko, tutaj bez butów można jeździć. Aż się chce w taki ciągnik wsiadać. Bo zaraz będzie miał pełno. Zasta, zatrzymaj Kuba. Jeszcze na tyłu tam dosypię i... Te pole powinni się też skosić.
wysypuje. Fajnie, wejdzie. Będę miał okazję się przejechać z pełną, bo jeszcze nie jeździłem z tą 3.8 pełną, także będę miał porównanie, bo to wiadomo, jak z opowiadań to inaczej, jak się samemu doświadczy, to zawsze jakieś wnioski się wyciąga. I wracam 72-40 z pełną wieltonką. Pierwszy raz. Górki pcha. Ale trzeba zmienić ten zaczep jednak. Trzeba zmienić go, żeby był niżej. Będzie stabilniejszy ciągnik. Tak to wygląda. Tutaj były próby Steigera robione. Steigera, zawsze mi się to myli ta nazwa. I dobrze się jedzie, elegancko. Teraz wejdziemy na drogę, zobaczymy jak na drodze. I zaraz wjeżdżam na asfalt. Tutaj na tym polu będzie rzepak. Rosja w tej chwili to leżuje. Było tutaj przeżyte. Będziemy siali bez orki przeżyto. Dlatego ta leżówka idzie troszkę głębiej, jak jeszcze razem. Teraz do niego zadzwonię.
tutaj jest 32 hektary. Już Damian kończy wapno wysiewać, bo zaczął od tamtej strony, co rosę talerzuje. I tutaj wysiewamy wapno magnezowe. Dzisiaj Damian cały dzień, w sumie nie cały dzień, bo tam wyjechał około 12. I raptorkiem wysiewa. Wymieszamy to żubką, później karatem wymieszamy to wapno, będzie dobrze wymieszane i się będzie bez orki. Dobra, uciekam na gospodarstwo, coś tam uchwyciłem, będzie jakaś pamiątka. Przyjechałem zobaczyć, czy tego wapna zostało do wykania tutaj jeszcze. Nic nie widać, będzie na kamerze. Chwilę byłem zawieźć do Damiana po parku ładowarkę, bo już skończył wsiewać wapno. I wraca też Rosja po całym dniu talerzowania. Tak wstępnie liczyłem, to jakieś 180 hektarów już talerzował Steigerem. Zapalił światło od razu inaczej. Jadę po Sebastiana, bo zaprowadził do parku ładowarkę na pole, tam gdzie Damian będzie wysiewał dzisiaj wapnę. Jestem tutaj na polu, wczoraj te dwa samochody wapna przyjechały. Jeden nie mógł wyjechać, musiałem specjalnie John Deere'em przyjeżdżać. Teraz ładujemy, czy Sebastian ładuje, go zaraz zabiorę i wracamy do gospodarstwa. No i zostawiam oczywiście 4CX-a, to już będzie sobie ładował tutaj Damian. Tak jak wczoraj. Wczoraj wysiał 40 hektarów. Ale wapno woził dosyć daleko, także tu ma na miejscu to
tu szybciej. Dobra, uciekamy, bo nas zaraz obsypie tym wapnem. Siadaj. Tak wygląda z dwóch krzaków. Jeszcze rosną. Dobra, jadę dalej, bo do koszenia. Gdzie trzeba zbierać. Musimy rozebrać z tyłu, bo to pękały chwyty tej od blachy. Trzeba to będzie pospawać z jednej i z drugiej strony. Na środku tylko się trzymała. Tutaj też mam. Co? A tam też oderwane. Wyszło. Dobra, dawaj drugi ten haczyk, jebany. I te elementy tutaj się odbierają. Muszę to pospawać tutaj, jeszcze przed moim wyjazdem. Tu. I tak kupię. Lampy z USA się przydają. Można sobie wszystko ładnie tutaj przypasować, ścisnąć i teraz spawać. O, elegancko. Małe, duże, różne są rodzaje. Stanisław wiedział, co dobre jest. Co? Jakie? Co tam, panie magazynieru, pana? Wszystko w porządku, proszę pana. Porządeczek tutaj na gospodarstwie. Elegancko, Paweł. No. Tak powinno być zawsze. Szkoda, że lodów nie ma, bo w sklepie nie ma, nie? Po to nie taki sklep, jak który trzeba. No. No i blachy mamy pospawane. Teraz zakładamy je ponownie. Tak, tak, bo on jest tutaj rozpychany. Założymy ten nowy. Na dół nie pójdzie. Nie? Do góry trzeba, nie? Tutaj go założysz? Czy jeszcze muszę sobie spiąć cięgło, tak? Żeby mi nie latało po drodze. A ja wyjeżdżam z gospodarstwa, jadę pożyczyć prasę od kolegi. Mam 50 km jakieś w jedną stronę, także myślę, że 3 godziny mnie nie będzie. Może szybciej się uda. Bo dzisiaj będzie zostawiał słomę z żyta i będziemy od razu robić snopki, jest taki plan. I tak sobie jadę już, myślę, że... Znaczy już wiem, że jestem za połową drogi. Przede mną kombajn, John Deere. Powoli droga obywa. Jeszcze dużo zboża stoi, tu z prawej strony, jak jadę, to jeszcze dużo stoi. No i wróciłem na gospodarstwo, z tyłu mam prasę do słomy, dużą kostkę Ferdelanda. Teraz tak, zatankuję paliwko, bo nie mam w zbiorniku, nie tankowałem przed wyjazdem. Przesmarujemy maszynę, podłączymy tutaj, tam jest taki sterownik. Na gniazdo trzypinowe trzeba to podłączyć. To by było to.
i działam na polen. Zaraz zobaczę, widzę chłopaki, przerwa obiadowa, ja też trafiłem na obiad. To taki sterownik, on głównie chyba tylko te liczy belki i... bo ta praca trochę jest przerobiona, tam hydraulika jest przerobiona, że wszystko mam tutaj na dźwignię, a tu tylko liczy belki, no i daje sygnał, żeby tam chodziły te wentylatory na aparat. Dobra, idę z ziemi i zaraz idziemy na pole. Zaczynamy żyto dzisiaj. Zostawiam słomę. Tutaj mi się zapycham. Mają mi przywieźć te jeszcze blachy rozgarniające do rozgarniaczy. No tu jest, co widać, takie zboże jest pochylone i kurde, mi się tam przepycha. Dlatego założymy te blachy i będzie w porządku. Nie ma tutaj, widzę, rewelacyjne, bo mi tu miernik pokazuje 5-6 ton, ale słomy to jest w opór, naprawdę słomy jest dużo. Co nie przekłada się na wydajność ziarna. Kombajn ciężko idzie, żeby też to przerobić. Mało muszę jechać, bo to wszystko wyrzuca do tyłu. Ciężko się kosi to żyto. Wszystko dlatego, że zabrakło tej wody w tej fazie, gdzie była ona najbardziej potrzebna dla zboża. Dlatego takie te plony u nas są. Nie są zadowalające. W stosunku do ubiegłego roku to już w ogóle tragedia. Ale nie ma aż tak co narzekać mocno. Te ostatnie deszcze tak sponiewierały te zboża. Fakt, że nie jest przyklepane, to jeszcze nie jest źle, ale jedno pole mamy, gdzie jest bardziej położone, to tam będzie w ogóle chyba się ciężko kusiło. Zobaczymy. Plan był taki do niedzieli zakończyć żniwa, ale na pewno to nie jest do zrealizowania, bo to żyto idzie ciężko. Mimo że nie ma plonu, ale jest dużo słomy do przerobienia i idzie ciężko. Trzeba przyjeżdżać tutaj, bo zaraz będziemy sypać. Ale wjedź od drugiej strony, żeby po tej słomie nie kotłować ją. Tu jest Igor, odmiana tego żyta. Czy to na każde zboże trzeba kalibrować, ale właśnie było kalibrowane na przeżycie. Zrobię teraz kalibrację na żyto, tylko
Sebastian przyjedzie, bo na razie mamy tylko jeden silnik do transportu. Sebastian chyba pojechał tam, spróbuje przyprowadzić koparkę, bo siedli wapno. Musimy chwilę poczekać z kalibracją. Ale to widać od razu, że tam nie ma co się spodziewać rewelacji. 6 ton jak będzie, to będzie dobrze.